Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Panowała bieda, ludność bardzo źle, no to skutki wojny, ale też skutki tego, że no, nie było komu właściwie pomóc. Spodziewano się po państwie polskim bardzo wiele. Ja tutaj te przysłowiowe szklane domy no, tkwiły w wyobrażeniach wielu, że jak państwo polskie przyjdzie, no to będzie lepiej. Mamy tu taki przykład telegramu do Józefa Piłsudskiego, gdzie Rada Miejska takie nadzieje wyraża właśnie tego, że w Polsce będzie naprawdę fajnie, że będzie dobrze, że nie będzie negatywnych jakichś społecznych działań, że nie będzie powiedzmy rewolucji, chociaż tak prosto nie powiedziano, że będzie sprawiedliwie od południa do północy, od wschodu do zachodu, że naczelnik państwa potrafi zbudować takie państwo, gdzie naprawdę będzie dobrze. Mamy taki przykład już w materiałach archiwalnych z jednej gmin, gdzie wyrażono takie pragnienie, żeby państwo polskie wybudowało fabryki, bo trzeba będzie odbudować przecież mieszkania, trzeba będzie zbudować drogę na przykład. Więc państwo polskie powinno pomóc, państwo polskie powinno zakładać szkoły, państwo polskie powinno utrzymywać urzędników i tak dalej. Dlaczego? No dlatego, że część ludności nawet żyła w ziemiankach. Mamy takie świadectwa, że przecież niektórzy pozbawieni zabudowań nie zdążyli ich odbudować w czasie okupacji niemieckiej, więc mieszkali po prostu w ziemiankach i były takie uchwały, że owszem, opodatkujemy ludność na jakieś tam cele, ale tych, którzy żyją w ziemiankach, nie, zwalniamy od podatku, więc pola były często zniszczone, nieobsiane, brakowało właśnie koni, bo wojna potrzebowała wielu koni. Brakowało też rąk do pracy, bo przecież część młodych ludzi zginęła, a część jeszcze nie wróciła. Wielu wracało dopiero w latach 20. z głębi Rosji. Ale mimo to życie społeczne kwitło i to w różnych formach, prawda? I w formie rozrywki, czy w formie aktywności politycznej, to dotyczyło tej warstwy bardziej wykształconej, w formie działalności społecznej, czy zbiórek publicznych, zakładanie stowarzyszeń, zakładanie związków, czy stowarzyszeń jakichś związków zawodowych, nazwijmy to w takim ogólnym pojęciu. Także mamy tutaj świadectwa, wiele świadectw tego, że życie społeczne rzeczywiście kwitło i oprócz tych, na podstawie takich afiszy, obwieszczeń możemy o tym się dowiedzieć. Oczywiście mówimy też tutaj o kulturze, nie sposób tego pominąć, bowiem w Suwałkach pojawiły się przedstawienia organizowane przez tutaj miejscową społeczność wykształconą. Aktorzy byli oczywiście, wywodzili się stąd, z Suwałk. Były to osoby, które pracowały gdzieś tam, ale też no, panie, które działały aktywnie na różnym polu. Tu możemy zaznaczyć, że właśnie rodzina Noniewiczów w ogóle była nie tylko
Teofil Noniewicz był prezesem Rady Miejskiej w Suwałkach, ale jego żona i córki też aktywnie działały na polu kultury, były aktorkami. Pani Noniewiczowa chyba nawet reżyserowała jakieś spektakle, więc to jest rzeczywiście interesujące. W dodatku ci, którzy zaprzestali działalności jakiejś gospodarczej, wznawiali ją, więc pojawiały się sklepy lub też sklepy, które były zamknięte w czasie wojny, też otwarły swoje podwoje i to byli właściciele różni, byli tam Polacy, ale też była ludność żydowska, Żydzi, którzy tutaj wracali z głębi Rosji, też swoje interesy uruchamiali. Także właśnie organy władzy się do tego przyczyniały, bo wiele spraw było niejako niezałatwionych, więc potrzebni byli notariusze, potrzebni byli komornicy, potrzebne były sądy, by uregulować pewne sprawy, czy to majątkowe, czy jakieś konfliktowe. Dlatego też budowano tutaj, co ciekawe, tymczasowe sądy obywatelskie od końca 1918 roku. Zaczęto takie sądy tworzyć, chociaż one nie rozwinęły działalności, ale były w Augustowie i w Suwałkach. Mamy tutaj kilka świadectw tego. Potem zamiast sądownictwa obywatelskiego to się pojawiły tymczasowe sądy. No a potem już od marca 1919 roku zaczęto budować polskie sądownictwo. Te organy władzy, które tutaj zakładano, one były generalnie w Suwałkach podporządkowane tymczasowej Radzie Obywatelskiej i uznawane przez Niemców jako organy Rady Obywatelskiej, chociaż już pod okupacją niemiecką były to organy podporządkowane władzom centralnym w Warszawie. Dlaczego w Warszawie, a nie gdzieś tam w województwie? Bo województwa białostockiego jeszcze wtedy nie było. Więc na przykład policja przekształcona z milicji podlegała Ministerstwu Spraw Wewnętrznych w Warszawie, jeszcze za okupacji niemieckiej. Tak samo inni urzędnicy, którzy się tutaj pojawiali. Utworzono tymczasowe rady powiatowe, to takie dzisiejsze sejmiki, potem zostały one przekształcone w sejmiki. Mamy na wystawie oczywiście potwierdzenie tego i też twarde wystąpienia tychże sejmików, wszystkich trzech rad powiatowych, suwalskiej, sejneńskiej, augustowskiej, z apelem do naczelnika państwa, do władz polskich, by tą Suwalszczyznę przyłączyć do Polski, by usunąć Niemców. A naczelnik państwa mówił jeszcze w czerwcu 1919 roku jednej z delegacji, która tam do niego dotarła: owszem, no Niemców można by usunąć, nawet jeśli zrobicie jakąś tam rozróbę czy przeciwko Niemcom, to on by mógł wesprzeć już wtedy, ale z kolei wyraża obawy, a może zetrzecie się z Litwinami, tak twierdził. Czyli naczelnik państwa ciągle liczył na to, że on jednak mimo wszystko dogada się z Litwinami i zrealizuje swój program, który polegał na przyłączeniu Litwy, ale w ramach jednego państwa i na równych prawach Litwinów i Polaków. To się nie udało, jak wiadomo. Litwa pozostała państwem niepodległym, ograniczonym do tego obszaru etnograficznego, czy zaludnionego w większości przez Litwinów, no, chociaż no, tutaj po stronie polskiej pozostała mniejszość litewska właśnie w okolicach Puńska w szczególności. No, trzeba tu powiedzieć, że te granice tego terenu się troszeczkę zmieniały. No, początkowo tymczasowa Rada Obywatelska miała swoją władzę, że tak powiem, ogarniała swoją władzą tylko powiat suwalski i to nie cały. Bo na przykład Puński już od razu od 1918 roku podporządkował się władzom litewskim sejna, które zostały zorganizowane właśnie na przełomie 1918 i 1919 roku. Także sejny pozostawały do sierpnia 1919 roku pod władzą litewską. Potem Polacy przejęli i miasto, ale przejęli też na przykład dokumenty sądu litewskiego i tak dalej, i tak dalej. Sytuacja była i trudna, i delikatna. Powiedzmy, władze centralne starały się nie wywoływać wielu konfliktów, starały się nie narazić i Niemcom, i potem próbowały jakoś tak, żeby dogadać się z Litwinami. Suwalczanin Stanisław Staniszewski był właśnie na czele delegacji, która odwiedziła Kowno w 1919 roku, no i się dowiedziała, że właściwie trudno będzie o tą federację Litwy z Polską, bardzo trudno, ale naczelnik państwa z tego nie zrezygnował. Jak wiadomo, sprawa została rozwiązana niejako już dosyć tak no, ostro w 1920 roku. Doszło do powstania sejneńskiego. Powstanie sejneńskie pozostaje chyba nadal trochę zagadką, dlatego że w tym czasie strona polska sądziła,
że uda się jednak znaleźć Litwinów, którzy pójdą na współpracę z Polską i taki jakby takich ludzi na Litwie szukała. Wysłano przecież Leona Wasilewskiego, który był swego czasu ministrem spraw zagranicznych, był bardzo bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego i Leon Wasilewski w czasie powstania Sejneńskiego przebywał w Kownie, szukał tam ludzi. No ale powstanie Sejneńskie spowodowało to, że Litwini usztywnili jeszcze bardziej swoje stanowisko, chociaż chyba trudno było liczyć na tą federację i na dogadanie się. Chociaż ci, którzy może byli zwolennikami federacji z Polską, nawet ci nieliczni, to wtedy po powstaniu sejmieńskim już chyba nie mieli zbyt wiele argumentów, żeby optować za Polską, skoro doszło do walk, skoro siłą żeśmy odebrali z rąk litewskich Sejny. Ja nie mówię tutaj o racjach, bo to jest kolejny temat, kto miał rację, kto nie miał racji. No wiadomo, że większość ludności w powiecie sejneńskim na w zachodniej jego części to byli Polacy i w Sejnach to byli Polacy, no ale Sejny były niesłychanie ważne dla litewskiego ruchu narodowego, ważnym ośrodkiem, może wręcz tutaj w tym rejonie najważniejszym i stąd też te problemy. No wiadomo, że powiat sejneński był duży, on sięgał do Niemna i on został podzielony, bo zachodnia część, mniejsza część należała do Polski, siedzibą władz w Sejnach, a wschodnia część, większa, która sięgała po Niemen, należała do Litwy i władze miały swą siedzibę niedaleko z Sejn, bo w Łoździejach przez jakiś czas. Dlatego też przez pewien czas w okresie międzywojennym istniał powiat Sejny, by być przeciwwagą taką polityczną w stosunku do powiatu litewskiego w tych nieuregulowanych stosunkach z Litwinami. Zorganizowaliśmy jednak i swoją siłę zbrojną, przecież powstał 41. Pułk Piechoty, do którego ochotnicy już wyjeżdżali stąd w 1918 roku. On był organizowany w Zambrowie i w innych miastach, czyli nie na Suwalszczyźnie. No ale ochotnicy stąd tam przybywali, no on został wzmocniony wydatnie po powstaniu sejneńskim, kiedy już tutaj wkroczył na tereny polskie, no a wyróżnił się w walkach o Lidę, kiedy marszałek, czy jeszcze wtedy nie marszałek, a naczelnik państwa, wódz naczelny w kwietniu 1919 roku zdobywał Wilno i Wileńszczyznę. Także wtedy marszałek zetknął się, Piłsudski zetknął się właśnie z żołnierzami Suwalskiego Pułku. No i trzeba powiedzieć, że Piłsudski był w wyjątkowych stosunkach z dowódcą 41. Pułku Piechoty, majorem, potem pułkownikiem, wreszcie generałem Mieczysławem Mackiewiczem. Mieczysław Mackiewicz pochodził z tej części litewskiej guberni suwalskiej z miejscowości Kurcieniszki, chociaż wydał rozkaz o tworzeniu pułku dwujęzycznych, w języku litewskim i w języku polskim. To był rok 1918 jeszcze. Więc Mackiewicz, po Mackiewicza sięgał Piłsudski, by wysyłać go na Litwę, by dogadywać się z Litwinami, bo Mackiewicz znał język litewski, znał stosunki, był zorientowany w tym wszystkim. No i w 1920 roku w tym gmachu, czyli w gmachu sądu, a dzisiaj Archiwum Państwowego, prowadził negocjacje z Litwinami zakończone podpisaniem umowy suwalskiej. No ale to już taki dalszy wątek, chociaż no, niektórzy dziwili się wojskowi, dlaczego Piłsudski jest życzliwy, tak dobrze ustosunkowany w stosunku do Mackiewicza właśnie. Bowiem no, to jest postać też zasługująca na pewne odrębne potraktowanie, bo działał, chyba był informatorem właśnie w armii rosyjskiej, bo on służył przed wojną w armii rosyjskiej, zaczynał pierwszą wojnę światową w armii rosyjskiej, potem był jeńcem, bo dostał się do niewoli niemieckiej. Chyba był takim informatorem Piłsudskiego i Związku Walki Czynnej, czy Związku Strzeleckiego i mówił coś tam, przekazywał informacje o armii rosyjskiej, czyli można powiedzieć, że z punktu widzenia Rosjan był szpiegiem, tak mi się wydaje. Można mówić jeszcze o wielu innych zasłużonych osobach, które przewinęły się przez ten okres. Mamy tu na myśli Adama Modlińskiego, który był pierwszym prezydentem w Suwałk i pod okupacją niemiecką jeszcze i już gdy przyszły tu wojska polskie. No Walery Roman to oczywiście bez wątpienia postać niezwykle zasłużona i już znana wśród Suwalczyn, ale jeszcze jest cała rzesza innych. Adolf Świda, wiemy, że był prezesem zarządu i prezesem tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego, ale tak niedawno, szczerze mówiąc, korygowałem swoją wiedzę o to, że
Adolf Świda nie przestał być prezesem tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego, gdy został posłem do Sejmu Ustawodawczego, ale był tymże prezesem nadal i latem, i do września 1919 roku, kiedy już tutaj była niepodległa Polska. Czy też bardzo interesujący i ciekawa, postać, właściciel majątku Maćków na terenie powiatu suwalskiego, w gminie Maćków, ale ta gmina została przyłączona do Litwy. No i potem wybrany został do Sejmu Ustawodawczego, na Litwę już nie wrócił, ale dosyć szybko zmarł, bo chyba w 1922 roku. Z tym, że trzeba powiedzieć, że chyba był najaktywniejszym posłem z Suwalszczyzny spośród czterech wybranych. Oczywiście ksiądz Częstnowicz też aktywnie działał i składał interpelacje, no ale jeśli chodzi o Adolfa Świdę, miał wykształcenie prawnicze i też na forum Sejmu Ustawodawczego udzielał się przy, na przykład przy pisaniu różnych ważnych aktów prawnych, dekretów czy ustaw potem. Można też wymieniać innych, też oczywiście tych, którzy budowali polską organizację wojskową, czy Wacława Zawadzkiego można by wstąpić, który poległ przecież, i mamy tutaj w archiwum akt zgonu Wacława Zawadzkiego i jeszcze pięciu jego towarzyszy, którzy w powstaniu sejneńskim zginęli. Młodego człowieka, który przybył tutaj na Suwalszczyznę. Można by mówić o tych, którzy redagowali ziemię suwalską, ważne pismo w tamtym czasie, które uświadamiało wielu jakaś sytuacja. Mówiło właśnie o tym konflikcie polsko-litewskim. Starało się nie narażać Niemcom, ale mimo to było cenzurowane i też był taki okres, że nie mogło być wydawane. Także ta ziemia suwalska była ważnym pismem. Mówiła też o różnych takich sprawach, czy o budowie właśnie, o konieczności budowy samorządów na terenie tutaj powiatu suwalskiego, czy na terenie Suwalszczyzny. Bo z tym też bywało różnie, dlatego że i prawo nie było wprowadzane od razu, polskie prawo, dekret chyba naczelnika państwa o radach gminnych, bo mieszkańcy wsi woleli stare przepisy, które obowiązywały jeszcze przed I wojną światową, bo dekret naczelnika państwa na przykład mówił o tym, że należy powoływać rady gminne. I te rady gminne miały być powoływane przez zgromadzenia gminne, a prawo głosu uzyskały też kobiety, bo kobiety mogły od 1919 roku w Polsce nie tylko głosować do Sejmu Ustawodawczego, ale też mogły głosować w gminach, czy do rad miejskich, w wyborach do rad miejskich. Także, no ale z tym, z tą obecnością kobiet bywało nieciekawie, natomiast też często tak bywało, że uprawnionych było dużo, a obecnych na zgromadzeniu gminnym było mało. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze takie przyzwyczajenia były sprzed I wojny światowej, z czasów carskich, że oto no, w zgromadzeniach gminnych uczestniczyli gospodarze, czyli ci ważni, ci, którzy mieli ileś tam ziemi, oni mogli wybierać, więc i wtedy parobcy na przykład, jak pisano, również mieszkańcy, czy to prawosławni, czy właściwie staroobrzędowcy, nie uczestniczyli w tych zgromadzeniach gminnych, a tylko Polacy i generalnie przeważnie mężczyźni. No, przyzwyczajenia były przyzwyczajeniami i z trudem wprowadzano te przepisy dotyczące rad gminnych, polskie przepisy. Swoje robiło to, że się wszystkie organy, prawie wszystkie, nazywały tymczasowa, czy tymczasowa Rada Obywatelska, czy tymczasowa Rada Powiatu, czy tymczasowy sąd. Działało to niezbyt dobrze, na ludność oddziaływało, to tak nie wiedziano. A co to za Polska taka, jakieś władze tymczasowe ciągle, tu są Niemcy, w dodatku Litwini przychodzą, bo przecież Litwini wkroczyli do Suwałk wiosną, weszła milicja, potem wojsko, potem przyjechali urzędnicy do Suwałk, więc tutaj ludność polska, powiedzmy, była zdezorientowana. W dodatku Niemcy często tak postępowali, że żołnierze zajmowali jakieś urzędy, zrywali orły i twierdzili, że tu jest Litwa. I jak chcecie mieć Polskę, to jedźcie sobie do Warszawy, a tu na tym terenie jest Litwa. Dotyczyło to chociażby Filipowa. Takie ekscesy Niemcy tam urządzali.
Owszem, no, Litwinom też brakowało sił, by zająć te tereny polskie i jakoś tak trwale je przyłączyć do Litwy. No, postawa ludności tutaj polskiej, a także oczywiście państwo polskie na to nie pozwoliły. No i o tym już mówił marszałek w 1919 roku, gdy odwiedził Suwałki i potem Sejny.